Dzień dobry, dobry wieczór, ponownie. Niektórzy już mogą pomyśleć, co się dzieje, drugi odcinek, myśleliśmy, że będzie za pół roku. No, jakoś tak się wciągnąłem trochę, prawda? Chce mi się nagrywać, no to nagrywam, prawda? Oczywiście nie możecie mieć za dobrze, nie możecie mieć codziennie odcinków, no sobie nie myślcie. No, więc skończyliśmy na kotku i musimy znaleźć mu rybkę. Jest taka w ścianie, jest taki tak wyrzeźbiona taka shape, czyli kształt ryby. O. Nie wiem, tu pójdźmy w prawo. O! Manekiny. I ciemno. To jest chyba płótno na obraz. One nic nie mówią. O! O, pewno możemy przeszukiwać pudełka, ale nie wszystkie. A vase full of water. Aha, czyli takie wazy. O, leczą nam życie. A to czemu się przesuwa? Jeju! Tego się nie spodziewałem. No patrzcie, coś upuścił. Drewniana ryba. Ogon. To dobrze. Ojej, co to? Ło! Czerwona róża. Obraz o czerwonej róży. Pudełko też jest. O. Lots of dirty palettes inside. Jest w środku dużo brudnych palet. Zapomniałem sobie włączyć gogela, ale to tylko pokazuje, jak bardzo wzrósł poziom od poprzedniego odcinka, prawda? Profesjonalny się stałem. Bardzo. O, a tutaj Chief's Talent. Talent szefa kuchni. Kucharza. Jak tam chcecie. Patrzcie, kroi rybę. Tą, co musimy zdobyć. To na pewno. To. Z tego samego koloru. Chcesz się pobawić w chowanego? Ło. A ja nie włączę tego. Włączę sobie to. O. O, jak fajnie. Dziękuję za czerwoną lepę na ryj. Oła! O nie! Pobił mnie. Muzyka się skończyła? Aha, bo tam jest chyba nutka. A ja jestem spostrzegawczy. Ok. Ok. Co to? Widziałeś bardzo podobny obraz. Gdzie? Co to jest? Coś wiszące. Czerwoną spódniczkę. Białą bluzkę. O nie. Ciemno się stało. Czy naprawdę kliknąłem wszystkie eventy zamiast tego, co musiałem? Ja pitole. Jest najlepszy w tą grę. Znalazłeś mnie. Masz nagrodę. O, widzicie? Ukrojony łeb. Od razu mogli mi dać tutaj fishtail. Połączyliśmy tors ryby i ogon ryby i powstała ryba. W sensie klucz rybi. Rybi klucz. No nie ma znaczenia. Ważne, że mamy tą rybkę i możemy dać kotku. O Jezu, łobo... Schodyniczny ten kotek. Jest tu gdzieś waza? Nie ma wazy. Co to? Jeju, nie. Kiedy zapomniałeś? Zapomniałeś. Ale ten to jest zły. Ten nie. Do tego nie podchodzimy. Rozumiem. Zapiszmy sobie. Śmieli zginąć. Uważaj na usta. Myślę, że na te usta. To zostawmy je. Skoro my... Jeju!
Nie wystraszyłem się. Pokój kłamców i wiszące lalki. Hu. Hasło. Na drzwiach. Zielony X, czerwony X i fioletowy X. To się równa. Wspaniało wiedzieć. A patrzcie, że ma tylko nogę. Chyba. Fuck. Cięcia. Witam po cięciu. Ten posąg, czy co to jest, mówi, że jeden jest dziwny. Dobrze wiedzieć. Co to w ogóle za pokój? To jest jak w Minecrafcie, ten sand coś tam, że się, jak się chodziło, to zapadały się pod nami piasek, bo pod tym było TNT, jak się aktywowało, to piasek ma grawinę i takie tam. Stój wprost statuetki. Pójdź na wschód 3 kroki. Potem na południe 1. To jest odpowiedź. Jeden jest dziwny, tak? Załóżmy, że jednego dziwnego musimy posłuchać. Bo wszyscy są tacy sami. Czym się różnią? No kolorami. Zgadzam się z żółtym. Czyli jedno możemy wyeliminować. Stój naprzeciwko statuetki, pójdź na te zachód. Teraz nie wiem, czy powaliłem. East to chyba był... Zaraz sprawdzimy. East to wschód, czyli wtedy był zachód. Ja jestem noga z angielskiego, sorry. Czyli pójdź na wschód dwa kroki, potem na południe 2 kroki. Dobrze wiedzieć. Jedyny prawdziwy... Znaczy jedyny, co mówi dobrze, to zielony. I ten. Czyli na razie mamy dwóch, co mówią nic. Co ty mówisz? Stój naprzeciwko statuetki, pójdź na wschód 4 i potem na północ 2. To jest odpowiedź. A co ty, żół, mówisz? The one white fix the trough. Truf. Czyli skoro żółty dwóch odpada, biały co mówi, coś mówi i ten nic nie mówi. Skoro nikt nic nie mówi o brązowym, posłuchajmy się go. On jest samotny i mówi prawdę, a wszyscy chcą mnie okłamać. Czyli na wschód 4 i north 2. In front i teraz tak. 1, 2, 3, 4, raz, 2. Pull up. O! Zobacz! Zgadłem. 4. Co się stało? A co z tego, że mam jedno jak... pobili się, czy co? Wszyscy mają noże, zobaczcie. Teraz czy to jest krew, czy farba? Farba. No... pobili się, no co mam poradzić, no? No dobra, ale mam jedną odpowiedź, że fioletowy to jest 4. No ale takie równania nie rozwiążę, bo jak? Jak ja mam? Może ci coś robią? To takie są jakieś takie... Nic. 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 Też nic. No 4. To jest zielone jeszcze, tak mam znaleźć? Zielone i czerwone. Zielone i czerwone. No jedyne, czego nie sprawdzaliśmy, to usta, nie? Może one to gdzieś zaprowadzą.
głodny, daj jedzenie. Dobrze. Proszę wiedzieć. Z powrotem nic nie ma, ale... No, to był ten kot. Nie wiem, bo oni mają, widać, różne te... Tu jest jeszcze ten jeden fioletowy. Teoretycznie... Zielonych jest 3. Można to wziąć pod uwagę. Tylko czerwonych. Czerwonego... Nie wiem, no... Co to jest? Nie wiem. No 4. Rozumiem, że jak coś tu odpalę, to zginę. Więc nie mogę nic odpalić. Słuchajcie, ja chwilę pomyślę. Zaraz do was wracam. Okej, witam z powrotem. Już się dowiedziałem. Tak myślałem, to coś z tymi lalkami jest. Wystarczy do tej podejść i już mówi coś. A ja sprawdzałem, jak głupi. A ja sprawdzałem i się nie dało. Lalka zwisająca z liny. O. Spadło. No, ma ten numerek. 18. Zielone 18. Czyli jednak nie chodziło o spodnie. 18 razy, nie wiem, 4. Plus coś. Ale jeszcze sprawdź. Jeszcze sprawdź. Już te lalki chyba nic nie mówią. No nie widać. Gipsy coś mówią? Nic. Dobrze. W takim razie ja się tu posłuszę kalkulatorem XD. No. Dobra, to ile tych zielonych jeszcze raz w ogóle sprawdźmy. Znaczy czerwonych. 1, 2, 3. 3, dobra. To 18 razy 3 plus 4. 58 niby. Zobaczmy. Co ja źle zrobiłem? Totalny whitebaiting. No, mówi, jaki jest numerek, a wcześniej nam nie powiedział. I jest to 9. W takim razie... Nie mnożymy przez 3, a przez 9, więc... szybkie działanie. 166. Ja to policzyłem w głowie oczywiście, gdyby ktoś miał wątpliwości. No. Niezła zagadka, w sensie trochę się namęczyłem. Musiałem szukać i wszędzie klikałem Enter, wszędzie. Jest, no fajnie, wooden apple. Co nam to da? Jabłko narodzone z drzewa. Myślę, że jak jabłko, to trzeba je dać ustom, ponieważ one co chwilę mówiły, że są głodne. No właśnie. Ale to w sumie nie jest jedzenie drewniane, tylko... Ale jak smakuje? Czemu nie? O! Uhu! Mogę przejść przez usta. Ale myślę, że zostawimy usta na następny raz. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ponieważ myślę, że 15 minut odcinka wystarczy. W następnych odcinkach przyspieszę. Tutaj takie, oczywiście to mógł być smaczek, tak? Co ta gra może przynieść, ponieważ to była jedna z prostszych zagadek z tego co wiem, bo była pierwszą. Więc no, mam nadzieję, że będzie wam się nadal podobać, tak jak teraz. Mam nadzieję, że wam się podoba, więc do następnego odcinka. Siema!